Witamy serdecznie w kolejnym wywiadzie na luzie. Naszym dzisiejszym gościem jest Hanna Jaszczuk. Witamy Cię u nas na kanapie. Zacznijmy od pytania. W 2013 roku zawitałaś do Polski, a konkretnie do Szczecina. Jak to się stało, że trafiłaś akurat do naszego kraju? Ja przyszłam w środku sezonu. Ja miałam kontrakt, grałam w Brześciu. Kazimierz Kadliński zaproponował Polesie Lubin Szczecin. Nie zostałam się długo, bo zawsze chciałam grać za granicą. Marzenia się spełniają i tak właśnie trafiłam do Szczecina. Byłaś zaskoczona czymś w nowym kraju? Czy Polska różni się mocno od Białorusi? Bardzo podobną mamy mentalność, mogę powiedzieć, kuchnię w sumie. Powiedziała, że nie różni się aż tak mocno od Białorusi. Czuję się tu dobrze, uwielbiam ten kraj, spotkałam mnie tylko same wspaniałe ludzi i cieszę się, że tu jestem. A czy możesz nam zdradzić, jakie to uczucie grać przeciwko koleżankom z byłej drużyny? Bo cieszymy się, że trafiłaś do nas, ale jak to odbierasz? Był to bardzo ciężki mecz. Zawsze, kiedy powiedzmy byłam młodsza i zdarzało się tak, że grałam przeciwko drużynie, w której spędziłam dużo czasu i zawsze może chciałam powiedzieć, że coś chciałam udowodnić, wygrać. A w tym przypadku ten klub, w którym byłam 5,5 roku, bardzo zaprzyjaźniłam się z dziewczynami, bardzo byłam zżyta, uwielbiam to miasto i pierwszy raz w życiu naprawdę nie chciałam grać przeciwko byłej drużynie. Jak rozpoczęła się Twoja kariera z piłką ręczną? Przypadkowo, jak to zawsze, przypadek. Po prostu w szkole zauważyła mnie trenerka piłki ręcznej, zapytała, czy chcę. Przyszłam raz, przyszłam dwa, spodobało się i od tamtej pory, nie wiem jak to jest, jestem w Polsce, piłka ręczna nadal jest i właśnie tak to. A jaka jest Twoja ulubiona pozycja na boisku? Skrzydło, czy to jest rozegranie może jednak? Rozegranie. Tydzień temu odbył się mecz Zagłębie Start. Nie można zaliczyć tego meczu do udanych. Co było przyczyną tak dotkliwej porażki? Powiem szczerze, że chciałabym powiedzieć, że to już jest historia i nie mam może co do niej wracać i zostawmy może to naszemu sztabu szkoleniowemu, żeby do tego wracać i wyciągnąć wnioski. Oczywiście my nad tym pracujemy i gadałyśmy o tym, ale nie mamy co opuszczać głowy, bo przed nami kolejny mocny przeciwnik i trzeba z nim dać rady i tego się trzymamy. Kolejnym przeciwnikiem będzie drużyna z Lublina. Jak nastawienie przed tym meczem? Bojowo jest. Zawsze walczymy o tylko wyższe cele i oczywiście, że chcemy wygrać. Podsumowując dotychczasowe spotkania, jak myślisz, na co stać Start w tym sezonie? Zawsze chcemy być pierwsze i idziemy w tą stronę. Czy uważasz, że piłka ręczna, żeńska w Polsce rozwija się, czy może mamy do czynienia ze spadkiem poziomu sportowego Superligi? Ciężko mi określić, bo sezon dopiero się zaczął i w sumie różne wyniki. Wydaje mi się, że podsumowanie tego można będzie zrobić w grudniu, kiedy będą mistrzostwa. Zawsze, może ostatnia zmiana generacji idzie, ale wydaje mi się, że polska liga jest dość mocna i w sumie dwa razy czwarty na mistrzostwach świata to nie jest przypadek. Może zapytam teraz o Twoją przyszłość. Czy jest na świecie takie miejsce, z którym już wiążesz takie plany większe? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mam nadzieję, że najdłużej zostaniesz u nas. Czy zdążyłaś choć trochę może poznać nasze miasto? Czy jest takie miejsce, które Ci się szczególnie podoba tu u nas w Elblągu? Bardzo lubię Starówkę. Aż tak mocno nie zdążyłam poznać to miasto, ale bardzo dobrze się tu czuję. Drodzy kibice, Hanna czeka na propozycję zwiedzania Elbląga z nami, więc piszcie na Facebooku, co warto
zobaczyć jeszcze w Elblągu. Dziękujemy Ci za poświęcony czas. Wiemy, że dzisiaj jesteś solenizantką i masz urodziny. Tak jest. Wszystkiego najlepszego, 100 lat od całego klubu kibica i mieszkańców Elbląga. I jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, musisz nominować kolejną zawodniczkę, która usiądzie i zmierzy się z nami tutaj na wywiadzie na Luzie, odpowie na nasze pytania. To ja nominuję Darię Szynkowicz. Daria, zapraszamy Cię do nas na kanapę. Do zobaczenia.